Witam w audycji gościa Radia 5, a z początkiem września zaprosiliśmy pana Romana Rynkowskiego, zastępcę prezydenta między innymi do spraw oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchacze. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, o będziemy rozmawiać, no jak o czym, od początku roku szkolnego. Jak wygląda początek roku szkolnego w Suwałkach? Myślę, że uczniowie, szczególnie uczniowie są już stęsknieni, bo te wakacje były bardzo długie. Rozpoczęły się 22 czerwca, no i aż do 2 września. Także wakacje były długie, natomiast dzisiaj już rozpoczyna się nowy rok szkolny. W tym roku naukę rozpocznie 12 251 uczniów. Jest to i to nas smuci bardzo o Prawie 70 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2023-2024. W tym mamy 1878 przedszkolaków. W klasach pierwszych naukę rozpoczyna dzisiaj 838 uczniów. W szkołach ponadpodstawowych, w pierwszych klasach 617 i Tutaj szczególnie jest widoczna ta różnica w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ tych uczniów jest mniej aż o 735, co wynika z reform i z takiego podwójnego rocznika, który w jeszcze poprzednim roku szkolnym rozpoczynał naukę w szkołach ponadpodstawowych. W związku z tym, że jest mniej uczniów. Troszkę mniej jest też nauczycieli, ogólnie będzie ich pracowało 1171, o 46 mniej niż, niż w roku poprzednim. No i jeszcze taka, taka ciekawostka, jeżeli chodzi o nauczycieli, średnia wieku to jest 48 lat. Doświadczeni. Doświadczeni, tak. I tu też ciekawostka, bo kobiety są zdecydowanie młodsze. Tutaj średnia wieku to jest 47 lat, mężczyźni 52. Oprócz tego mamy jeszcze w naszych szkołach zatrudnionych około 500 pracowników administracji i obsługi. Ich jest troszeczkę więcej niż w roku poprzednim. Troszkę więcej będzie też specjalistów, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ w, w tym roku szkolnym wchodzi już jakby taka pełna obsada tej, tej pomocy, która ma być udzielona w szkołach. Specjalistów jest 65, o 11 więcej niż w roku poprzednim. Jak się szkoły przygotowały do tego rozpoczęcia? Myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze. Trudności troszkę było, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych w związku właśnie z tym mniejszym naborem do klas pierwszych. Tutaj trzeba było trzeba było rzeczywiście i zabiegać o uczniów, i dużo wysiłku poświęcić temu, żeby te klasy jakoś pospinać. A rzeczywiście to jest połowa tych uczniów, czy nawet niespełna połowa tego, co było w roku poprzednim. Także, także tutaj były problemy. Jeżeli chodzi o obsadę nauczycieli, to też nie mamy tutaj sygnałów, żeby były problemy jakieś większe. Także myślę, że jeżeli chodzi o nauczycieli, o personel szkół, to tutaj szkoły są przygotowane. Mamy w tym roku troszeczkę nową klasę, właściwie może nie nową, ale po kilku latach przerwy, ponieważ uruchamiamy liceum ogólnokształcące dla dorosłych przy zespole szkół technicznych. To wynika z postulatów rodziców, którzy mówili o tym, że absolwenci szkół branżowych nie mają gdzie dokończyć obowiązku nauki, i tutaj właśnie w ZST taka możliwość jest. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, o remonty, to też sporo tego było, takich małych remontów wykonywanych szczególnie przez pracowników było mnóstwo, to praktycznie we wszystkich szkołach malowania, jakieś tam przygotowania sal, inne rzeczy. Natomiast oczywiście oprócz tego kończyliśmy duże remonty. Chodzi tutaj szczególnie o pokrycie dachu na pierwszym liceum ogólnokształcącym. Tam prace już zmierzają ku końcowi. Basen przy szkole podstawowej numer 10, on już jest praktycznie skończony, na dniach będzie uruchomiony. No i największa w sumie inwestycja to jest nowa część szkoły podstawowej numer 4. Z blokiem sportowym tam prace jeszcze się nie zakończyły, jeszcze będą troszeczkę trwały. No właśnie swego czasu było rozpoczęcie roku szkolnego pod znakiem rozbudowy czwórki, teraz można powiedzieć, że mamy rozpoczęcie roku szkolnego pod znakiem basenu w dziesiątce. Tak, tak. Długo oczekiwanego. Dokładnie tak. Basen Basen z, z, właściwie już zostanie, tak jak mówiłem, na dniach uruchomiony. Operatorem będzie ośrodek sportu i rekreacji. Będzie też możliwość korzystania w godzinach popołudniowych. Także ten obiekt jest, jest już skończony i będzie do użytku uczniów i mieszkańców. Uczniowie z Ukrainy? Uczniowie z Ukrainy tutaj rzeczywiście jest trochę zmiany. Na dzisiaj wiemy, że około 300 tych uczniów w naszych szkołach funkcjonuje. Od 1 września zmieniło się to, że oni będą objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, i będzie to powiązane z wypłatą 800. Także my nie spodziewamy się akurat w suwałkach jakiegoś dużego przypływu nowych uczniów. Z takich informacji, które mamy, to wynika, że większość tych uczniów już do naszych szkół trafiła, mogą być to jakieś pojedyncze y, przypadki. Jakie są oczekiwania od nauczycieli, od dyrektorów szkół? Pamiętam taką dyskusję trwającą no, parę lat na sesjach Rady Miasta, kiedy to radni zwracali uwagę, że te wyniki uczniów z suwałk są niższe od wyników uczniów z Łomży, z Białego Stoku, a nawet z niektórych gmin. I te oczekiwania były artykułowane, że, że chcemy lepiej, chcemy lepszych wyników, wyższych not. Co z tą sprawą dalej? Czy oczywiście chcielibyśmy, żeby uczniowie wypadali jak najlepiej na egzaminach w klasie ósmej i na egzaminie maturalnym to jest pożądane przez rodziców, przez uczniów, żeby ta jakość kształcenia była jak najwyższa. I oczywiście zwracamy na to uwagę, przydzielamy też dodatkowe godziny, takie godziny również w tym roku będą przydzielane szkołom na przygotowanie do egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. Natomiast z analizy wyników ubiegłorocznych wynika, że jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to mamy wynik dokładnie taki sam jak łomża. Wszystkie tutaj generalnie gminy ościenne oczywiście nasi, nasi uczniowie wyprzedzili. Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, to tutaj też nie jest najgorzej. Natomiast oczywiście to oczekiwanie, żeby egzaminy wypadały jeszcze lepiej, jest. Jest jakiś taki poziom zadany nauczycielom lub szkołom przez samorząd? Mm, nie, to, to. Bo był zespół, który nad tym pracował, który tak, sprawę zmienił. Tak, 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 tak. Między innymi on wypracował właśnie taką, takie rekomendacje. Jedną z rekomendacji było to, żeby z jednej strony motywować nauczycieli do Lepszej pracy poprzez na przykład dodatki motywacyjne. Z drugiej strony też ważne jest, aby przydzielać godziny, aby uczniowie, szczególnie ci, którzy mają jakieś problemy z przyswojeniem materiału, mogli to robić na bieżąco. Trudno, trudno oczekiwać, żeby to żeby ten, i wyznaczać jakoś ten poziom tak numeratywnie, ponieważ. W każdym roku mamy innych uczniów, różnie oni sobie radzą z, z tymi zadaniami egzaminacyjnymi. Tym niemniej, no tak jak mówię, to jest bardzo ważna rzecz i tutaj też, też motywujemy i dyrektorów i nauczycieli do tego, żeby pracować jak najlepiej, żeby to dobrze wychodziło. Czego życzyć Suwalskiej Oświacie na rok szkolny 2024-2025? Przede wszystkim myślę, że spokoju. Wiemy, że troszeczkę w tym roku będzie zmian, natomiast nie są to zmiany jakieś już takie zasadnicze. Zmiany dotyczą na przykład tego, że ocena z religii nie będzie liczona do średniej, Jest, będzie możliwość tworzenia takich zespołów międzyklasowych, jeżeli jeżeli te uczniowie będą rezygnowali właśnie z nauki religii. Natomiast w suwałkach nie jest to jakiś duży problem. Rozmawiamy z dyrektorami na bieżąco i myślę, że to jakieś jednostkowe mogą być przypadki. Troszeczkę się zmienia też w zakresie podstawy programowej. Ona zostanie odchudzona. Czy została już odchudzona jakieś, tak ocenia to ministerstwo jakieś 20%. Znika hit. Wchodzi e, nauka strzelania, e, nauka e, pierwszej pomocy, także są to takie kosmetyczne, myślę, zmiany, nie jakieś zasadnicze. I myślę, że tego, tego, tego trzeba życzyć uczniom i nauczycielom, i rodzicom spokoju i takiej już e, trwałości tego, co, co w szkołach jest. Proszę wrócić na chwilę pamięcią do podstawówki. Cieszył się pan na rozpoczęcie roku szkolnego? Myślę, że szczególnie w kontekście spotkań z kolegami, koleżankami, no i nauczycielami również. Ta radość była, aczkolwiek też była taka obawa bo wiadomo, że każda, każdy rok szkolny przynosi pewne wyzwania jest coraz więcej nauki. Także radość, ale taka też połączona z żalem za wakacjami. A teraz w roli prezydenta odpowiedzialnego za oświatę? A to cieszę się zawsze, bo jest możliwość spotkania z dyrektorami, z nauczycielami, z uczniami, też jakieś takie uroczystości szkolne. Można przyjść, można porozmawiać z, ze społecznością szkolną. No teraz Bardzo panu ławo. ocen nie wystawią. No nie. Pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta SUWOK, między m.in. do spraw oświaty, był gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i życzę miłego, spokojnego roku szkolnego 24-25. Przyłączamy się do tych życzeń, proszę Państwa, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5.